Witajcie kochani, ja nazywam się Anna Mazurczyk i od 2014 roku zajmuję się sokiem z trawy jęczmiennej i chlorellą. Dzisiaj zaprosiłam dla nas gościa specjalnego, to jest Zosia Golis, która jest doradcą zielonej żywności i opiekuje się kilkuset osobami, jednymi pewnie z Was. Kochani, chciałabym, żeby dzisiaj Zosia opowiedziała nam troszkę o sobie jako doradcy, ale też, żeby powiedziała o doświadczeniach z zieloną żywnością, które dostaje właśnie od Was. Wiele osób jest zachwyconych zieloną żywnością, czyli sokiem z trawy jęczmiennej i chlorelą, spożywają już zielonki od długiego czasu. Dzisiaj Zosia opowie nam troszkę o tych doświadczeniach i o sobie. Witaj Zosiu. Witaj kochana Aniu i witam bardzo serdecznie Państwa. Od kiedy w ogóle jesteś w tym zielonym projekcie razem z nami? Od kiedy jesz i pijesz sok z trawy jęczmiennej i chlorelle? I opowiedz nam, jak się po tym czujesz, jakie są Twoje doświadczenia, ale też będziemy za chwilkę mówić o doświadczeniach Twoich podopiecznych. A więc jak długo, od kiedy jesteś w zielonym projekcie? Do projektu dołączyłam, spotykając Ciebie na festiwalu, który organizowałam 27-28 listopada 2021 roku w Bolesławcu. Przyjechałaś ze swoim cudownym wykładem Żywność wysokowibracyjna i z zielonkami. I takim oto sposobem trafiłam ja do drogi zielonej żywności. Jeżeli chodzi o moje własne doświadczenia, to ja nie choruję i robię wszystko od 15 lat, żeby nie chorować. Ale co ja zauważyłam u siebie, pijąc zielonki, na pewno przybywa energii od razu, jeżeli wypiję na czczo rano sok, od razu jest przypływ energii, jest więcej radości, jest luźniej w jelitach, czuję, że uszczelniają mi się coraz bardziej jelita. Z tego powodu jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Na pewno zielonki powodują też uspokojenie, takie ukojenie. To odczuwam ja po sobie. Powiedz nam teraz, co Cię trzyma w tym zielonym projekcie? Dlaczego jesteś tutaj razem z nami? Co mnie trzyma w tym zielonym projekcie? Trzyma mnie przede wszystkim jakość zielonej żywności, skuteczność, bo to widzę po sobie moich bliskich, a także innych klientach. Też atmosfera, Aniu, mnie trzyma, ten cudowny team, jaki Ty stworzyłaś. Jak bardzo nam pomagasz rozwijać się jako doradcą. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być częścią tego cudownego, zielonego projektu Zielonego Światła dla Zdrowia. Zosiu, wiem, że masz grupy na WhatsAppie ze swoimi podopiecznymi. Opowiedz nam, kochana, jak na tych grupach działacie? Skąd w ogóle pomysł na te grupy? Kto tam jest na tych grupach? Kto tam w ogóle może być na takiej grupie? Czy nasi widzowie również mogliby się dostać na tą Waszą grupę Zielonych Cudów? No i wiem, że tam są osoby, które doświadczają właśnie dobrych rzeczy dla swojego ciała, dla swojego organizmu, związanych z zieloną żywnością. Opowiedz nam coś o nich więcej. Tak, rzeczywiście mam grupę na WhatsAppie. Stworzyłam ją właśnie, żeby miała lepszą, bliższą komunikację z moimi podopiecznymi, którymi się opiekuję. Co takiego jest na tej grupie? Na tej grupie dzielimy się doświadczeniami, wymieniamy się doświadczeniami, wspieramy się. Ja zamieszczam różne materiały, nowości, informacje o zielonych stołach. Jest to taka cudowna grupa, z której i ja, i moi podopieczni jesteśmy zadowoleni, na którą Ty również, Aniu, czasami zaglądasz i też ludzie się bardzo cieszą. No niestety na tej grupie widzowie nie mogą być. Jest to grupa dla ludzi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, a że no, czasem mówią o sprawach intymnych, więc ludzie, którzy nie są w naszej grupie, no niestety z zewnątrz przyjść nie mogą. Także jest to cud zielonego działania na tej grupie. O czym mówią Tobie Twoi podopieczni na tych grupach związanych z doświadczeniami? Być może masz jakieś doświadczenia,
które wysłali ci twoi podopieczni, czy którymi chcą się podzielić tutaj razem z nami. No tak, Aniu, wielu ludzi pisze do mnie, szczególnie piszą mailowo lub dzwonią o swoich doświadczeniach, o swoim szczęściu wręcz. Mam kilkuset, jak powiedziałaś, podopiecznych i może przytoczę taki przykład pana Jerzego, który jest górnikiem. Człowiek, który, jak powiedział, wydawał tysiące pieniędzy na specyfiki, które miały mu pomóc, a miał pylicę, błyszczycę, nadwagę i tam jeszcze trochę tych rzeczy. I kiedy po kilku tygodniach, ja go widziałam osobiście, on jest tu z niedaleka, jak przyszedł, pokazał mi swoją głowę, miał łzy w oczach. Łuszczyca, jak wiecie, uznana jest za chorobę nieuleczalną, można specyfiki smarować, ulżyć sobie, a on ma czystą głowę, łzy niemalże w oczach, 14 kilo za kilka tygodni zgubił, też borykał się z pylicą, więc mówi, że już mogę oddech wziąć do połowy płuc. To jest taki przykład, który ja znam osobiście. Oczywiście pan Jerzy nadal pije zieloną żywność i jeszcze do tego używa nasze zielone kremy. Także to jest pan Jerzy. Jeszcze mam podopieczną, która no, ma mięśniaka na macicy. No i też jak napisała mi, że była znerwicowana, no nerwica lękowa i wiele takich jeszcze dolegliwości. I co zauważyła właśnie też, przeszczęśliwa, że podzieliłam się z nią tym, że jest taka zielona żywność, bo poczuła się po czasie uspokojona, poczuła się z przypływem energii, przede wszystkim, bo pracuje dosyć ciężko, więc jeżeli chodzi o sprawy energetyczne, to jest bardzo ważne. Więc przybyła energii, nerwica ta lękowa, cofnęła się. Ona chwilami ma tylko takie momenty jeszcze niepokoju. I była u pani doktor we Wrocławiu. No i okazuje się, że mięśniak zaczął mięknąć. A więc zaczyna się już pomału wchłaniać. To też jest taka bardzo istotna rzecz. Mam też podopieczną, która po 2 tygodniach picia zielonek rzuciła nałóg nikotynowy. Najnormalniej w świecie. Nie planowała tego, nie chciała tego, nie myślała nawet o tym, żeby rzucić palenie, a po prostu po piciu zielonek tak szybko zaczął się oczyszczać organizm, że przestała palić papierosy. Mam podopieczną też, której się cofnęła alergia. Miała taki problem duży z alergią, a więc już jej się cofnęła. Ponad pół roku, tak, ponad pół roku. Oczywiście tu było jeszcze wyłączenie nabiału, pieczywa. Tak bardzo solidnie podeszła, ale cofnęła jej się właśnie alergia, a wielu ludzi, jak wiemy, zmaga się teraz z alergią. Także doświadczeń tych ludzi, to nie sposób. Zapraszam do kontaktu, jeżeli chcecie po prostu więcej tych doświadczeń, oczywiście nieimiennie, niektórzy się zgadzają, żeby tam powiedzieć imiennie, czego doświadczali, ale najwięcej to właśnie jest uspokojenie, przybycie energii, regulacja jelit. Ludzie, którzy mają problemy z jelitami, nadwrażliwe jelito, oni oczywiście zaczynają od soku, ale później już ku zdziwieniu, że tyle różnych specyfików brali, a czasami mówią, takie to zielonki i pomogły. Także bardzo dużo mam radości, wdzięczności, że potrafiłam odpowiedzieć na pytania i zachęcić tych ludzi, żeby no, skorzystali z tej zielonej żywności. Także bardzo się cieszę, że mogę się opiekować tymi ludźmi, że mogę im pomóc rozświetlić tą drogę zieloną powrotu do zdrowia.
Zosiu, kochana, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to nasze dzisiejsze spotkanie i myślę, że niedługo zobaczymy się ponownie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Aniu za tą wspaniałą rozmowę i za możliwość podzielenia się tą informacją jeszcze większą ilością ludzi. Mieszkam, gdzie można mnie znaleźć? Mieszkam w Bolesławcu, na Dolnym Śląsku. Można mnie znaleźć na kanale na YouTube Ciało, Umysł i Duch. Można również mnie znaleźć na kanale, który stworzyłam specjalnie dla zielonej żywności. Zielona żywność wysokowibracyjna Zosia Golis. I tam znajdziecie Państwo moje rozmowy z Anią Mazurczyk, właśnie z Tobą, kochana Aniu, które prowadziłyśmy na początku drogi zielonkowej. W taki sposób trafiałam właśnie do większej ilości ludzi. Ludzie mogli usłyszeć, zobaczyć i później dzwonić. I w taki sposób te cudowne, zielone wieści się rozchodzą. A więc dziękuję jeszcze raz. Zosiu, kochana, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za to nasze dzisiejsze spotkanie. No i jesteśmy, proszę Państwa, wszyscy w kontakcie. Jeśli będziecie potrzebować doświadczeń więcej, o których właśnie dzisiaj mówiła Zosia, czy innych doświadczeń, jeśli będziecie potrzebować skontaktować się z Zosią, to ja ją serdecznie polecam. Przytulam Was cieplutko i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.